Witam wszystkich z tej strony Allok, a to jest pierwszy odcinek z nowej serii, chyba, a przynajmniej tak zakładam. Na razie pilotażowy odcinek, zobaczymy jak się przyjmie. Jest to gra Spin Tires, czyli gra już oklepana, można powiedzieć, na YouTubie, ale jednak nadal chwyta. Ja nigdy nie chciałem do niej podchodzić, jednak namówiliście mnie, namówił mnie też, można powiedzieć, to, że Titus, bo on ma tą grę, chciałem z nim zagrać i właśnie jest on ze mną. Cześć, witam wszystkich. No. I ja, to jest mój pierwszy kontakt z grą, także proszę tutaj o wyrozumiałość. Będziemy jechać dzisiaj tylko tak wstępnie, będziemy jechać do pewnego punktu, tam mamy zawieźć, zdaje się, 4 punkty, tak? Jak to się nazywa? 4 punkty warsztatowe. Warsztatowo, tak. Tak, jedziemy zawieźć te punkty, czyli Titus ma 2, no, bo to jest ta plandeka jedna i moje plandeka też 2, więc zawieziemy, będziemy mieli punkt warsztatowy jakby założony, czy odkryty, czy odblokowany, jak to tam się nazywa. No dobra, no to jedziemy. Spróbuj mnie Titus jakoś poprowadzić, może jedź pierwszy, ja pojadę za tobą. Dobra, mówisz, żebym prowadził, to będę prowadził. Tak. Punkty warsztatowe to chodzi o to, żeby odblokować sobie warsztat. Nie, bo ja się zakopałem już, nie, na wejściu. A, ręcznie miałem. Dobra. Widzisz, taka to jest chwila. Właśnie to. Ty jedziesz na allroad, czy...? Tak, napędę mam włączone. Okej. Okay. Tutaj nie wiem, czy sobie nie włączę tej może kamerki z góry. Nie, może nie. Dobra, nie ma co tutaj zwalniać pewnie, nie? Tak, tutaj pełna moc. To bo też tak ślizga wszędzie na wszystkie strony. Tak. No to samo robi Spin Tires, nie? Słaba widoczność jest strasznie. Ta kamera mi się nie podoba, nie? Dla mnie jest ta kamera bez sensu w ogóle. Dobra, bo można powiedzieć, że przez ciebie się mogę zakopać. No na początku ja ci powiem, że też miałem problem z tą kamerą, bo mi się nie widziało. Ale czy ona, może i do nagrywania, to może ona jest w porządku, bo wszystko fajnie widać, nie? Jakoś tak... do nagrywania właśnie, taka typowa kamera do nagrywania, ale jeśli chodzi o grę, to ona strasznie utrudnia życie. A jeszcze mi powiedz, ty jedziesz na manualu czy na automacie? No w tej chwili jadę na automatycznej skrzyni. A używasz kiedykolwiek manuala? Tak. No manual tutaj w tej grze jest, na przykład mogę sobie wrzucić jedynkę plus taką mocniejszą lub ewentualnie jedynkę z półbiegami, manualną typowo. Gdzieś jak... A powiedz mi jeszcze, tak gwoli, ile ci pali w tej chwili samochód? No różnie, zależy. Maksymalnie może ci powiem, ile mi pali. Do 30 litrów. No mi też tak na właśnie pali. Uszkodzenia 3. Aż tak? O, fuck. No i się chyba zakopałem. O nie, idę. Dawaj, dzidzia, wychodź. Nie no, mechanika gry jest no fajna, faktycznie. Dosyć dużo ktoś tutaj nad tym siedział. Ale ktoś, kto gra zazwyczaj w takie uproszczone gry jak ja, czyli właśnie w gry typu Farming, czy nawet ten Minecraft śmieszny. Teraz pod górkę mi mniej palił niż tam na prostej. Tak, ja muszę mapę sobie zobaczyć. W ogóle jest ciemno, jak to włączyć światło mi powiedz? Pod hamulc światło. Tylko takie krótkie są. Akurat się ściemnia i teraz jeszcze ich dobrze nie widać, ale jak się bardziej będzie po prostu ciemno, to dopiero będą widoczne. Żeś poprowadził przez wodę, Faranek. Ale fajnie się rozchodzą te fale niby na wodzie, te piany, nie? No tutaj dosyć fajnie jest to zrobione, mi się na przykład podoba. Ale się... Cała ta fizyka, cały wygląd. Ja na automacie jedziesz, powiedz mi? Tak, na razie jadę na automacie. Bo nie wiem dlaczego, wiecie, co chwilę doganiam. Tam nie wiem, czy tam nie ma skarpy jakieś. Kamienie. Może mi utrudnić życie, nie?
Dlatego mnie doganiasz, bo ja muszę mapę włączyć. Co jakiś czas zerknąć, czy dobrze jadę, nie? No, no dobra, okej. Skoro prowadzisz, jesteś nawigatorem, to ja ci nie będę zawracał dupy. Może jedź kawałek do przodu, ja dopiero pojadę za tobą, co? Albo sprawdź sobie mapkę, jeśli chcesz. Na razie chyba jedziemy w porządku. Chociaż poczekaj. Aha, bo my tu jesteśmy. A jak przesunąć? Aha, dobra, okej, nieważne. Tutaj bym ci radził, jak jest takie duże błoto, włączyć sobie jedynkę na przykład manualną, czyli po lewej stronie. Aha, rozumiem, tam. Czyli to było tak, tak. I to my równolegle do automatu. Nie, nie, to... Na środku? Tak, na środku. Okej. Okay. Jak włączymy tą jedynkę manualną, to ma zwykłą jedynkę. Tutaj mi pokazuje, że to jest jeden. Nie jeden plus, tylko jeden po prostu. Tak, to jest manualna jedynka, powiedzmy taka z półbiegami. Masz trzy półbiegi. No, a te półbiegi to jak? Przesuwasz sobie dźwignią. Kursorem. Myszy na przykład na drugi półbieg teraz możesz dać, albo na trzeci. Aha, w ten sposób. Ale to jest wolniejsze, tak? To jak chcę najmocniejszą. Już rozumiem tą skrzynię teraz, dopiero. O co ci chodziło? A ty co, wywrotka? No jeszcze nie, ale... Pomóc? Jakoś? Wyjedziesz? Ja się zatrzymałem, bo tak... Trąbisz, nie wiem co zrobić. Akurat klawisze mi się pomyliły. Pomogłem sobie po prostu linkom, nie? No i ja wjadę w twoje miejsce, chociaż tego nie chciałem, nie? No, no tutaj widzisz, jedziemy po takim bagnie, gdzie ten samochód pływa, nie? No fakt. Jeszcze właśnie też jest utrudnienie takie, że my nie widzimy mapy, po której jedziemy, nie? Także jedziemy jakby trochę po omacku. Nie? Szczerze, ja teraz nie wiem, gdzie mam jechać, bo mamy... No tak jak mówisz, mapa drewna. Jest ukryta. My teraz będziemy przy składzie drewna. Jeśli dojedziemy do składu drewna, to nam się odkryje kawałek mapy? Czy nie? Nie, musimy dojechać do ukrywania. Aha, 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 to są te kółka, rozumiem. W taki sposób. Szczerze mówiąc, nawet ja jeszcze tędy nie jechałem. Pierwszy raz jadę tą drogą, masz, także... Masz przygodę ze mną. No. Gdzież na takim terenie akurat jedynka... No to jest wsteczny tej franek. To drugie to jest też manualne, powiedzmy manualny wsteczny z półbiegami. Teraz jadę jedynką plus. Jedynka plus jest dużo lepsza, widzę. No tak, jedynką plus pojedziesz szybciej, tylko musisz... Wiesz co, chyba się zakopałem, jeśli dobrze myślę. Znaczy jedynka plus działa tak, że musisz być rozpędzony i dopiero możesz ją włączyć. No bo ja właśnie się zaryłem, wiesz? Silnik gaśnie mi pokazuje. Bo masz jedynkę plus włączoną. Jedynkę plus tak. Możesz jej po prostu nie ruszysz. Ją można włączyć w trakcie jazdy. No dobra, tylko w tej chwili nie mogę absolutnie nic. Chyba, że, musisz... jakoś wycofam może. Mi się uda przejechać, no gdzieś indziej mi się uda. No, ale to średnio to widzę. Czekaj, spróbuję skręcać. Nie, wiesz co? Odczep mnie pod linkę, bo to chyba nie ma sensu. Zakopałeś się? Dobra, tam idziemy. Aha, teraz tutaj tak. Wezmę sobie tą kamerkę jednak od góry, mi się jakoś... Dobra. No, jedziesz? Dobra, lecimy. Ta linka trochę dziwnie wygląda.
Taka jest... nie ma animacji, to jest taki, można powiedzieć, cień. No, taki właśnie cień, w ogóle tekstury nie ma jakby. Tekstury nie ma. Znaczy, czepie tutaj sobie poradzisz już. Możeśmy źle pojechali, ja mówię, pierwszy raz ten deck jadę i nie wiem teraz jak do tego... To jest skład drewna, zgadza się? Tak, tutaj na przykład możemy, jak mamy zazbrojone auto, załadować sobie drewno i wozić do celu. To chodź, pojedziemy między drzewami tutaj. No już tam wjeżdżam. Podejrzewam, że będzie nam się chyba lepiej jechało nawet niż przez te błota, co? Strasznie mi się tu wyjeżdża stąd. Okej, dobra. Wyjadę czy nie wyjadę? Załapał trochę ziemi. Dobra. Dobra, mnie chwilę nie trzeba, było. Jak uderzę, to co się stanie? Przewrócę je? Możesz... To jest cieńkie, tak, ale... Te grube to się uszkodzą. Przy grubszych złapiesz uszkodzenie. Pojedziemy tu w lewo. Boję się, że może nam braknąć paliwa, nie? No ja mam jedynie 82 litry, nie? Mam 98, trochę więcej. Dobra, jedźmy tu. O panie, jak to jest miękko. Dobra, to ja tam nawet chyba nie wjeżdżam. Wyciągnąć cię? To ja jedynkę sobie manualną wrzucę i pójdę. Bo jedynka manualna ma tą zaletę, że dodatkowo włączasz blokadę dyferencjału, czyli ciągną ci wtedy wszystkie koła jednocześnie, nie? Mhm. Czy ja bym może tym poboczem, ale nie, czy się nie wywrócę. Jedź śmiało przez tą wodę, tylko dawaj jedynkę. Tą środkową. Tak, tak, tą manualną. Kurde, ale my zbłądzili tutaj. Możeś tak poprowadził. Nie nadaje się na pilota. Ciekawe, jakie są w ogóle modyfikacje do tego, bo to może być ciekawe dosyć, jak się modyfikacje jeszcze napcha, nie? Oj, uderzyłeś we mnie, gościu. Sorry, dobra. No nie wiem, jak tu jechać teraz, kurde. Jak podjadę pod górkę. Może jedźmy bezpośrednio na przykład? Czy tu jest jakaś woda znowu? Jest jakaś woda. Jasny gwint, ale teraz jesteś skierowany na wprost do ukrywania, nie? Ciofaj. Przejdź tu za mną między drzewami i zobaczysz ukrywanie. Teraz akurat jest noc, także to będzie mniej widoczne. I co, włączyłem bieg minus jeden, ale nie mogę ruszyć. Aha, bo to na W trzeba. S to jest po prostu hamulec. Dobra, pojedziemy na automacie teraz. Auć. Wiesz co, ja cię zgubiłem całkowicie. Aha, tu jesteś. Cześć, w porządku. Ło! To drzewo jest trochę twardsze jednak. Dobra. Z uszkodzeniami może nie być problemu, gorzej z paliwem. No 63 litry mi zostały, nie? Także... podjedź bliżej, by odsłonić ukryty teren. Jest, odsłonięto. No widzisz, teraz zrobiliśmy ukrywanie i dzięki temu... Mamy już sporo mapy odkryte. Nieźle. Aha, ten warsztat on jest gdzieś za wodą, widzisz to? No, my tutaj w ogóle pojechaliśmy tak szczerze. Chujowo. Tak. Czy my musimy objeżdżać to, czy przez każdą wodę da się przejechać, czy nie? Możemy spróbować, a jak będzie, to ci nie powiem. No dobra. No to lecimy.
Dawaj teraz na prawo i spróbujemy, nie wiem czy to będzie głęboko, czy nie. Ja w ogóle próbuję tutaj, wiesz, się wydostać z tego badziewia, bo tu żebym się gdzieś chrzanił w jakieś pierdutki. No to akurat jest, widzę płytko. Powiem ci, że noc strasznie utrudnia tutaj rozgrywkę, no i dobrze w sumie, bo ja na przykład lubię jak jest ciężej, nie? No, tutaj na prawo mówisz? Okej, wkrzaniłem się do wody. Dwadzieścia 48 litrów mi zostało, nie? O cholera. Gdzieś ty pojechał? No do przodu, ja cały czas do przodu się posuwam. A dlaczego ty jak jechałeś, to drzewa jakieś połamałeś, czy nie? Nie, nic nie połamałem. To którędy ty pojechałeś? Gdzie ty jesteś? No ja przejechałem przez ten. Przez tą wodę teraz i wpadłem... Teraz prosto byś musiał jechać. Teraz prosto? Aha, tu jest ścieżka, dobra, okej, bo... Przegapiłem ścieżkę. No jak? No znowu to drzewo jakieś. To w ogóle... Na prostej drodze to nie ma sensu chyba jechać niczym innym niż jedynką, no i... Nawet automat się tu nie sprawdza. Jestem za tobą. Ja pierdyka. No jedź, jedź. Mamy końcówkę paliwa, także nie poszalejemy. A co w momencie, kiedy nam brakuje paliwa? No to zgaśnie, nie? Trzeba będzie go zatankować, czyli przyjechać innym samochodem z cysterną. Żartujesz? Aż takie trudne to? Jedziesz czy nie jedziesz? Nie jadę, bo się zablokowałem. I wycofać? Czy nie? Wycofać ci? Wiesz co, na razie nie spróbuję. Dobra, poszedł. No mój czemu nie chce iść? Ja się oparł drzewo. Wyprowadziłem cię, szczerze mówiąc, z maliny, nie? No. Ale spokojnie, ja ci wyślę numer konta. Jak tam się dogadamy, nie? Nie gadaj, że się utopiłeś. No. I co teraz? Próbujmy pociągnąć do tyłu. Okej, okay, poczekaj, jak to było? V. No musisz bliżej podjechać, żeby można... Serio? ...robić. To tak trochę niebezpiecznie, ale no dobra. Ten nie przejedziemy, nie? No, widzę. Dobra, myślę, że sięgnie, co? Sięgniemy, czy nie? Tutaj z tego punktu. Okej. Okay. No mam cię na kotwicy. Zaakceptuj. Ciągnij do tyłu. Okej, okay. Już, już. V. Na jedynce z półbiegami próbuj. Idzie coś? Rusza się? Na... Chyba na tym, mówisz. Na wstecznym, tak, znaczy tak, nie tak. Na jedynce, na wstecznym z półbiegami. No coś targa, ale... Dodatkowo F jeszcze wciśnij, no ciągnie, ciągnie, no idzie, idzie, idzie. F, F, no, śmiało F.
Dzięki. Już wyjedziesz? Znaczy teraz zrobiłem 600 na 600 uszkodzeń. No tak, wiesz, żeby... bo ja na przykład w tej chwili nic nie mogę, nie? Ja mam 600 na 600 uszkodzeń, także nic tu nie zrobisz. A ja nie mam 600 na 600. Bo ja wjechałem na głęboką wodę, także... Mhm. Nie, no ja też już się, ja już też nie wyjadę w ogóle, nie? Nie mogę nic zrobić. Już się nie ruszę. Będę musiał wyciągarkę wyciągnąć tam z tyłu, jakoś chyba sięgnę do jakiegoś drzewa. Ale w tej chwili będziemy kończyć ten pilot. Zobaczymy, jak pójdzie nam w następnym odcinku, cokolwiek będziemy robić. Nie wiadomo, czy dalej tutaj, czy jakoś inaczej, to zaczniemy w każdym razie w tym odcinku. To tyle. Jeśli chcecie więcej, no to oczywiście łapki w górę i... No i tyle, i komentujcie, czy chcecie więcej, czy nie. No a tym razem, tymczasem, znaczy no, a tymczasem do następnego. Trzymajcie się, cześć. Cześć.